Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farm Simulator 19 na moim kanale. Nie będzie to odcinek poświęcony mojej rozgrywce, będzie to swego rodzaju poradnik bądź też prezentacja po części modyfikacji Precision Farming. Jak wiecie, sporo ludzi narzeka na to, że ten Precision Farming kłapie dosłownie tam kilka metrów, dokładnie chyba 35 metrów to jest średnica tego koła, z tego co pamiętam. Więc on łapie właśnie tylko taką średnicę. Ja chciałbym wam w tym momencie zaprezentować, jak to wygląda w momencie, gdy sobie możecie troszeczkę zmodyfikować tą modyfikację dosłownie i zeskanować na przykład jednym strzałem całą mapę. Dlaczego tak to właśnie będę chciał załatwić? Już wam tłumaczę, moi drodzy. Nie wynika to z lenistwa, bynajmniej. Wynika to stąd, że nie mam czasu na to, żeby jeździć po tych wszystkich swoich polach, a na tych sezonie tutaj na Facebooku chciałbym dodać właśnie modyfikację Precision Farming, jednakże no tak jak mówię, z braku czasu nie jestem w stanie tutaj jeździć przez nie wiem godzinę czy półtorej godziny, bo w tym czasie mogę jak najbardziej zrobić dla was na przykład live'ika, mogę nagrać jakiś odcinek z mojej rozgrywki, także myślę, że to będzie o wiele lepsze. Dlatego też chcę wam zaprezentować, jak zeskanować za jednym strzałem całą mapę. Mam nadzieję, że bez żadnych fail tutaj nam nic nam tutaj nie przeszkodzi, nic nam nie wyskoczy. Teraz tak, sprawa wygląda następująco, słuchajcie. Musicie troszeczkę tam zmodyfikować sobie oczywiście plik HTML związany z Ikarusem, jak najbardziej. Teraz tak. Jak się domyślacie, no to ten nasz przyrząd do... O właśnie, widzicie? Tutaj mamy takie ogromne koło teraz zrobione. Jak sobie pobierzemy próbkę. Nie, bo ja go złożyłem, dobra. Jak sobie pobierzemy tą próbkę. Mniej więcej na środku mapy. I wysyłamy. Zobaczcie, cała mapa jest zbadana za jednym strzałem, jak, no może nie cała, bo nie jesteśmy też idealnie na środku, ale większość mapy, więc myślę, że jak sobie zrobicie jakiś jeden punkcik tutaj czy tutaj, to wam się ta mapa właśnie w fajny sposób przebada. Teraz tak, zastanawiacie się, what the fuck, jak on to zrobił, co jest grane, nie? Weź Karol, powiedz, zrać nam ten sekret, jak najbardziej wam za chwileczkę to zaprezentuję. Oczywiście można zrobić sobie mniejszy na przykład, to już wszystko zależy od was, jak wy to sobie tam wpiszecie, więc dajcie mi dosłownie chwileczkę i już lecimy. Wchodzimy do folderu ten komputer, dokumenty, My Games, Farming Simulator 19, mods. Szukamy tutaj, Ctrl F ściskając, no może nawet nie, bo tutaj możemy pisać Precision Farming. Wyskakuje nam Precision Farming, wchodzimy w Vehicles, tutaj w to, Isaria Scout. I teraz tak, co ja polecam? Polecam skopiować ten plik na pulpit, otworzyć plik z pulpitu, ale zachowajcie też sobie gdzieś tam oryginalny plik. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Tutaj w tym pliku, jak sobie, może nie tak zrobimy, ja wam to pokażę na przykładzie normalnego notatnika. Jak sobie, musicie sobie ten plik stąd skopiować na pulpit czy gdzieś tam i trzeba go otworzyć. Ja już wam tutaj chwileczkę tylko pokażę. Tylko nie tak. Chwila. Dobra, jestem z powrotem. Otwieracie sobie ten plik tutaj w, poprzez, najlepiej może być na przykład notatnik, jak najbardziej. Tutaj już szukacie radius, jak widzicie, mamy tutaj, ja już sobie to wyszukiwałem, więc nie będę miał z tym problemu. I pierwszy, który wam wyskoczy, to jest tutaj ta linijka radius i tutaj domyślnie jest 32,5 metra. I ja tutaj na przykład mam wpisane 1000 metrów, dlatego możecie wpisać 10 tysięcy metrów, też wam całą mapę przeskanuję. Zmieniacie to, zapisujecie i podmieniacie ten plik tutaj w tym folderze na ten, który sobie zmodyfikowaliście, zapisujecie grę. I teraz tak, jak to wygląda, moi drodzy, w momencie, gdy tak sobie zrobicie, ja sobie zapiszę grę, przerwij grę,
To na 99%, nie no, w sumie na 100%, jak tak sobie zrobicie, zmodyfikujecie, to Precision Farming wam wyskoczy, że musicie zrobić, moi drodzy, aktualizację tej modyfikacji. No jak zrobicie aktualizację modyfikacji Precision Farming, czekajcie. A jest, Precision Farming. Jak zaktualizujecie, to wam to przywróci te ustawienia standardowe. Dlatego nie musicie za każdym razem tego, wiecie, zmieniać, czy coś w tym stylu. Jak sobie zaktualizujecie, to, to wtedy wam się to cofnie. Ale myślę, że na taki pierwszy rzut właśnie warto jest coś takiego zrobić. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żebyście byli na bieżąco. Pozdrawiam. Hej.